pintal, witam Państwa w kolejnym programie. Pytamy wprost. Dziś moim gościem jest senator Janina Sagatowska. Przypomnę krótko, chociaż myślę, że y, Państwo znają tę osobę doskonale. Jest to była wojewoda tarnobrzeska oraz senator od Czterech kadencji, nie od czterech kadencji. Senator czterech kadencji, bo wśród nich była przerwa. Senator kadencji czwartej, piątej oraz ósmej i obecnej dziewiątej. Witam serdecznie. Bardzo, bardzo mi miło przypomnę tylko, że w wyborach ostatnich zdobyła pani rekordowe na Podkarpaciu 69 tysięcy głosów. To imponujący wynik. Teraz. Startuje Pani do Parlamentu Europejskiego. Czy to oznacza, że Pani misja w Senacie dobiegła końca i czas zamienić Warszawę na Brukselę? Czy też może cel Pani startu jest inny? No nie. nie moja misja do, w Senacie jeszcze się nie skończyła, nie mówiąc o tym, że ta kadencja trwa do jesieni. Ja mam bardzo ważne zadanie w Senacie wielką misję, można powiedzieć, jaką w ogóle ma Senat, mianowicie opieka nad Polonią i Polakami za granicą. Ja jestem przewodniczącą komisji tej i tak jak tylko wspomnę, przy okazji to jest, szacuje się, że to jest poza granicami kraju liczba około 20 milionów, to proszę sobie wyobrazić, jaki naród nasz wielki mieszka poza granicami i Senat, jako tradycyjny opiekun nad tą Polonią i Polakami na wschodzie, ma m.in. w swojej kancelarii budżet przeznaczony m.in. na wspieranie oświaty, kultury, tradycji, tożsamości, utrzymania organizacji polonijnych, i jest to kwota 100 milionów złoty, jaką przeznaczamy na realizację celów. I tej, w tej chwili właśnie kończymy rozpatrywanie wniosków. Chcę powiedzieć, że Polacy są tak aktywni w świecie i w Europie, że na ten rok złożono ponad 600 ofert na kwotę 300 milionów, a my mamy 100. Czyli na kwotę 200 milionów musimy odmówić jakby realizacji zadań, chociaż są wszystkie ważne. Wspomniałam, bo w Panu o pytaniu właśnie zawarta została to ta, y, ta, ta pytanie, sformułowane, czy to się kończy. Więc Pan widzi, że z pasją też opowiadam o, tym, o, ty, o, o tej Polonii, bo, bo to jest takie moje kochane dziecko. Ja w każdej kadencji Senatu teraz jestem po raz drugi przewodniczącą tej komisji spraw emigracji, łączności z Polakami za granicą. Ale zawsze Pani w niej była? Zawsze w niej byłam i to jest moja wielka pasja. Ja kocham to, co Polacy pokazują w świecie, jak pięknie budują tożsamość swoją, jak krzewią kulturę, tradycję język polski. Szkół polskich tak dużo przybywa, powstaje tyle innych inicjatyw, że można by bardzo długo opowiadać i nie mniej długo pracować. Także. Ja bardzo, jakby to wiedzieć, dobrze się czuję w tym Senacie. Znam Polonie, Polaków, no ale nie mówiąc o tym, że to nie jest moje jedno zadanie, jedyne, dlatego że także pracuję w Komisji Budżetu i Finansów Senatu. Bardzo ważna działka, wiadomo. Także i oczywiście zajmuję się sprawami lokalnymi każdy parlamentarzysta to głównie ma dwa zadania. Jedno zadanie to uchwalanie praca nad budżetem, uchwala nad czuwaniem, żeby było, żeby z Senatu, Sejmu wychodziło dobre prawo, dobre prawo, a drugie to być ambasadorem spraw lokalnych i ja staram się z tych zadań wywiązywać jak najlepiej z tego ambasadorowania sprawom lokalnym również. Jestem stale w terenie, mam biuro główne w Stalowej Woli, mam filie biur w, 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 w tych miastach i powiatach, w których jestem wybierana, jestem wybierana w czterech powiatach. Jeszcze przypomnę, w Tarnobrzeskim, Stalowolskim, Niżańskim i Leżańskim. I i wszędzie mam z wyborcami bardzo dobry kontakt. Mogę też tutaj i podziękować, korzystając tutaj z bycia w tym miłym studio, podziękować mieszkańcom Tarnobrzegu, całego powiatu za, za, za taką bliskość razem ze sobą staramy się. Także przepraszam za ten wstęp, który mnie wprowadzi teraz w Europę, drugą część pana pytania, więc jak, jak pan widzi i, i widzowie, mm, kocham to yy, Kocham to, co robię, a do Europarlamentu zostałam o start w tych wyborach. Zostałam poproszona przez władzę partii. I ja mam taki charakter, że zawsze czuję się też żołnierzem. I być senatorem, bycie senatorem też tak uważam. Żołnierz to jest ktoś obowiązkowy, który powinien mieć takie no, ważne cechy charakteru, yy, między innymi odwagę w działaniu i, i inne, więc, a między innymi też musi być yy, aktywny. I ja yy, z, nie przypadek chyba, że pierwszym moim hasłem wyborczym w, w 1997 roku, gdy po raz pierwszy startowałam do Senatu, to hasło wyborcze moje brzmiało, bądźmy aktywni, to daje szansę. Zawsze na zebraniach, wszędzie namawiam naszych rodaków do aktywności. Więc, jeżeli teraz zostałam poproszona o to, aby też zająć akuratnie ostatnie miejsce na liście, dziesiąte, to bez wahania to zgodziłam się, dlatego że uznałam, że ktoś, że ktoś ocenił, że może mam szansę na zdobycie. Poparcia, określonego poparcia. I partia, ten... Przepraszam, partia mogła też pomyśleć, że może Pani przysporzyć głosów no e, całej liście. Tak. A, a przypomnijmy, tak. że e, w, w ilość, liczba mandatów, e, jaką Podkarpacie ma do uzyskania w tych eurowyborach, to dwa lub trzy tak. mandaty. E, ten trzeci jeśli zależy bardzo i tu na tak, tak, do aktywności mieszkańców. Tak. Ta liczba może wynosić dwa lub trzy. W obecnej kadencji europarlamentarzystów mamy troje, dwóch z Spisu, jedną parlamentarzystkę z Platformy Obywatelskiej. Tak. Jaki będzie wynik, zobaczymy. Ale wynika z Pani słów, że może Pani startować właśnie jako y, osoba, która przysporzy głosów w liście. Niemniej, ja tak niemniej jednak te 69 tysięcy, gdyby Pani zdobyła taką liczbę głosów jak w wyborach do Senatu ostatnich, to taka liczba głosów może gwarantować mandat europarlamentarny. Jest Pani na to gotowa? Ja jest właśnie, to się też łączy z tym, jestem zawsze gotowa do tych zadań, które wymaga czas. Może to nie będzie górnolotne i proszę w moim tak to traktować, i tego wymaga ojczyzna. Mała. Czy ta duża Polska, a akurat nie tutaj nasze miejsce w Europie jest ważne? I ja dlatego przyjęłam to z taką odpowiedzialnością, że jeżeli tak by się zdarzyło, to oczywiście byłabym gotowa. No, moje doświadczenie parlamentarne tu w kraju, kontakty, a to nie przypadkowo jakby nawiązałam przez moment do tej Polonii, bo przecież ja w pewnym sensie to tak pracuję trochę w tej Europie z Polakami, będąc w różnych miejscach, w tym i w Brukseli, bo jest dużo Polaków. Dwa lata temu obchodziliśmy Dzień Polonii właśnie w Brukseli, żeby pokazać, bo pojechałam pierwszy raz tam do Brukseli, do Anwerpii, jak zobaczyłam polskie szkoły i, i taką aktywność Polonii, kiedy w katedrze w Brukseli. Zgromadziło się chyba około tysiące Polaków, ze 100 sztandarów generała Maczka wnieśli Polacy. To było to po, po prostu, ciarki przechodzą. I ja takie wydarzenia uczestniczę y, znam i wiem, że można ewentualnie tamtejszą pol Polonię wykorzystywać nawet do spraw takich europejskich, a chociażby, żeby swoją obecnością w różnych krajach europejskich, Zarażali nawet Europejczyków do określonego systemu wartości. Tak jak Ojciec Święty mówił, że Europa musi mieć dwa płuca, a że my, Polacy, mamy też ważną rolę w Europie, więc takie te moje kontakty z całą pewnością mogą się przerodzić w Europie nawet w coś. Te Polonijne, w coś pożytecznego i dobrego poprzez pani senator, zaangażowanie. Jasne, pani senator, sprawy lokalne wiem, że śledzi pani to co pan uważ... mówił, tak. dokończę może to pytanie, bo nie czuję się, że nie odpowiedziałam. Tak, dlatego że pan powiedział, panie redaktorze, że, że czy te 69 manda... głosów, głosów, tysięcy by, głosów. tysięcy by wystarczyło. No z całą pewnością ja może daję takie zestawienie z ostatnich wyborów do Europarlamentu. Kiedy nasz obecny i eurodeputowany pan Tomasz Poręba uzyskał ponad 113 tysięcy głosów, a drugi mandat uzyskał pan Stanisław Orzuk z, głosami, z uzyskują 39 tysięcy głosów. Czyli. A, no Czyli no, tak dobrze, bym powiedziała, może. wszyscy z dziesięciu tych osób niosą ze sobą buławę marszałkowską, a, a wyborcy ocenią. To ja, ja się stawiłam do Maja. dyspozycji, zawsze jestem aktywna i nie uchylam się. Zawsze jestem przeciwnikiem osób obojętnych. To już wynika z Ewangelii, że abyś był letni gorący, najgorsza jest obojętność, więc ja nie potrafię być obojętna wobec ważnych spraw, a teraz są szczególnie tak uważam, zresztą. Nie tylko ja, ale wszyscy to czujemy, że, że jest walka duża w Europie i w ogóle w świecie o człowieka generalnie. Ja, ja na pewno bym się zajęła pewnie sprawami praw człowieka, czy takie zawsze mi są bliskie. Pani senator, wróćmy na chwilę na nasze podwórko. Kilkanaście dni temu na Zamku w Dzikowie podpisano tak zwane czwórporozumienie. To rodzaj listu intencyjnego czterech miast Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i Sandomierza. Które to porozumienie ma na celu wspólne ubieganie się o środki dla projektów mm. infrastrukturalnych, zabieganie o wsparcie różnych inicjatyw na szczeblu krajowym jednak ja mam już swoje lata pani była wojewodą tarnobrzeskim a potem następowało wiele podpisywań Trójporozumień, porozumień, czwór porozumień. Czy pani pamięta te intensywne zabiegi poprzednich pamięta. władz mm -hmm. miejskich, różnego, różnego szczebla i składu? Ale pamiętam, dlatego że ja też uważałam, jak opracowywaliśmy, jeszcze jako jedni w pierwszych w kraju, pracowaliśmy z panem wicewojewodą Janią, który też bardzo był w tym aktywny, strategię rozwoju województwa tarnobrzewskiego ona została wypracowana wspólnie ze społeczeństwem. No, województwo się skończyło i, i, i ja uważam, że ze stratą, bo nastąpiły niesamowite więzi, niesamowite. Do dzisiaj jestem świadkami strony, czy jadę w, Lubels w lubelską część teraz, czy tutaj w sandomierską, to zawsze odzywają się wielkie sentymenty. Ale do czego tam zakładaliśmy, także mieliśmy na myśli Właśnie takiego przymierza, jakby, dlatego że silniejszy, może więcej w ubieganiu się o, o różne projekty. Wtedy jeszcze tak nie było, nie byliśmy w Unii, no, daleka była droga, ale już wiedzieliśmy, że trzeba się jednoczyć, żeby uzyskiwać duże cele. I ja teraz, muszę powiedzieć, jak y, jestem świadkiem tego już podpisania, to bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę i życzę władzom samorządowym tych właśnie miast, żeby wytrwali w tym. W Pana pytaniu też to przewijała ta troska, czy czasem coś się podpisze, a później z tą realizacją nie, nie wychodzi. Tak, i dużo było. Ja teraz jestem przekonana, że to ma szansę powodzenia, a choćby y, nawet. Y, Głównie przez jedną osobę, chociaż wszystkie znam i wszystkim życzę, ale najbardziej znam prezydenta Stalowej Woli pana Lucjusza Nadbereżnego, którego nie było na podpisaniu tego ale, porozumienia. No ale miał bardzo, ja, ja to znam była pani wiceprezydent, ale pan Lucjusz Nadbereżny. I nawet jeżeli pani wiceprezydent podpisała, to jest tak no, decydujący, zarządzający głos, to jest prezydenta, prawda, Rady w ogóle, Rady, przewodniczącego Rady, pan prezydent stalowej woli należy do osób o bardzo wielkiej wytrwałości i wywiązywania się z zadań. Jeżeli, I myślę, że Robi to z wielką determinacją zawsze. Nie rzuca słów na wiatr czy porozumień. I stąd moja taka pewność, że to się potoczy dobrze. Bym tak, i W ogóle życzę, życzę bardzo, y, temu porozumieniu y, tego, aby zrealizowali te zamierzenia, o których właśnie co legło u podstaw w ogóle powołania tego czwór przymierza. Też mam taką nadzieję, bo to rzeczywiście y, duży, może więcej. Szansa tak. na lepszą komunikację, na lepszy tabor, tak. y, czy to autobusowy, czy kolejowy, czy linie w ogóle kolejowe łączące wszystkie tak, te miasta, przymierza. A, a drogi, koleje, to wszystko to są nerwy gospodarki. No to wszystko zaraz się udrażnia. Otwarcie komunikacji komunikacyjne y, dla y, y, miast, ale i wokół miast, wiosek, y, gmin, to, to jest coś niesamowitego tego. Chociażby ja mam nadzieję, że może w ramach z takiego porozumienia wyniknie chociażby wielka sprawa dla lotniska w Turbii. Przecież ja już wtedy też mówiliśmy, myśląc o takich porozumieniach, o wykorzystaniu lotniska w Turbii, nawet do uruchomienia coś na kształt takich taksówek powietrznych, bo są takie małe, mniejsze no, samoloty, które mogłyby przewozić biznes czy in, inne ważne osoby w celu realizacji różnych porozumień, przedsięwzięć do Warszawy, do innych miast i, i tak dalej w ramach, że to, to to funkcjonuje w wielu krajach, gdzie, gdzie jest daleko, tu i tam, nie wspomnę w Australii czy w innych miejscach, dlaczego nie może być to u nas się wydarzyć. Także ja już tym bardziej, że rozmawiałam z wójtem Saleszan. Z panem gardym i on bardzo na to liczy i, i tak bardzo by chciał, żeby lotnisko w Turbi naprawdę ożyło i spełniło rolę tak, do, jak, rolę, do jakich został powany, czyli do przewozu osób, towarów, bagaży itd. Tak Motor napędowy tak. pewnego pewne, gospodarki. No, gospodarki regionu. No. Pani senator, życzę sukcesów w wyborach. Dziękuję Pani za rozmowę i do zobaczenia. Ja dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że, że odnalazłam się w Tarnobrzegu. <noise> dziękuję Pani bardzo. Dziękuję.